Nie ta piosenka. Z dumą ogłaszamy, że od teraz wolne doświadczenie jest współdzielone pomiędzy wszystkimi graczami produkcji Wargaming. Dzięki zunifikowanemu kontu wargaming.net, czyli połączone konta w kilku grach, jedno konto. OK. Wolne doświadczenie zgromadzone podczas gry World of Tanks i World of Warplanes zostało ujednolicone. Szczegóły znajdziecie tutaj. Zajebiście. OK. Lekcja numer 1. Trening strzelecki. Let's start this shit. Muszę się nauczyć grać w to główienko. Nauczmy się więc razem. Ostrzał, lewy przycisk myszy. W do ładowanie, sterowanie myszką. Witaj na pierwszym locie szkoleniowym. Myszka, góra, dół, prawo, lewo. Góra, dół, prawo, lewo. A muszę tu dolecieć. Witaj w pierwszym szkoleniu. Naciśnij się do strefy szkolenia, żeby rozpocząć trening strzelecki. Okej. Uruchom doładowanie, żeby przyspieszyć. Nitro! Zaraz mi się silniki spalą. A, czyli to jest takie faktycznie nitro. Okej, na dole mamy ikonki. Zaczyna się trening strzelecki. Zbliż się do celu. Zniszcz pierwszy balon. Strzelamy w silikonu. Panie, już dawno to zrobiłem. Cel zniszczony. Zniszcz drugi balon. Nie ma tak strzelać w silikonu. Silnik jest przegrzany. No. Cel zniszczony. Fajnie. Zniszcz trzeci balon. Okej. Kiedy będę w zasięgu? Przygotuj się do strzału. Za 300 metrów. O, to było proste. Zniszcz wrogi samolot. O cholera. To grubo. Podążaj za strzałką. Dobrze. O. Siema, nie. Cel szkoleniowy zniszczony. Nice. Dobrze. Jeb z dzidy. To było proste. Strasznie głośno jest, ale to chyba o to chodzi. Lekcja 2. Trening walki kołowej. 25 zł. Nagroda za 6000 kredytów. Bla bla bla. Ukończenie. 300 punktów doświadczenia. Weź udział w treningu walki kołowej. Z chęcią. Co my tu mamy? Jeżeli podążasz za wrogiem, staraj się skręcić bardziej w jego stronę. Manewruj, by unikać wrogiego strzału. Staraj się atakować z pozycji na wyższym pułapie. Okej. Witaj, pilocie. Dziura w samolocie. Siema, nie? Naciśnij. Przejdź do początku pierwszego etapu. Dobrze, już jadę. Jestem. Hejka. Walka kołowa z mniej zwrotnym przeciwnikiem. Okej. Naciśnij. Skręć w stronę wroga, by znaleźć się na jego ogonie. Strzelaj, celując w punkt wyprzedzenia. Zwróć się w stronę przeciwnika. Okej. Staram się jak mogę. A, muszę celownikiem nadgonić. To było mocne. Jeb! Jeb! Patrz pan, o jeb! No. O-o. Jestem. Ale mu daje w pizdę, ale daje. Dobrze silnik ma, dobrze ma. Nie gadaj, że się przegrzewa. Dobrze, dobrze. Okej. Silnik się przegrzał, doładowanie nie działa. Co ty gadasz? Dobrze jest. Ale fajnie, wiecie co? Ja sobie nie wyobrażałem, że ta... O-o. Staraj się odrywać od zwrotniejszych samolotów. Atakuj je ponownie z bezpiecznej odległości. Gdzie on jest? Leć do znacznika. Gdzie do znacznika, stary? Ja się tu muszę... A jak się beczki robi? Juhu! Dobrze, lecę. Jesteś w odpowiedniej odległości od przeciwnika. Kurde, dlaczego mi to siajska, że lecieć do tyłu? Znajdujesz się w wystarczającej odległości? No i co? No i muszę teraz podlecieć do góry. Byłeś słaby. Leszczuniu, byłeś słaby. Przejdź do początku trzeciego etapu. Uhu! Ja cię. No, 2000 metrów? Tylko, że ja tego doładowania nie mam za dużo. Dobra, niech on sobie leci na autopilocie, proszę ja was, powiem wam tak, szczerze i bez ogródek, bez ściemy, fajnie się gra. Ja myślałem, że to będzie trudne, że nie będę wiedział jak tu lecieć, gdzie tu gaz, gdzie hamulec, a tu jest łatwiej niż w GTA. Super, no i przy okazji ogromny nacisk na realizm, prawda? Dlatego bardzo fajnie, naprawdę świetnie. Atak z dużej wysokości. Okej. Okej. Uruchom doładowanie, żeby przyspieszyć. Nurkuj, aby zaatakować wroga. Znajdź pozycję na dużej wysokości, aby zaatakować. Staram się, ale skubaniec szybko lata. Zobacz pan. Kurde, muszę tam polecieć. Dobra, lecę, no. On już widzę ma problemy. 2000 metrów? No, także... Muzykę zresztą sami słyszycie, bardzo fajna. Leć do znacznika. Taka typowa muzyka dla takich gier. Prawda? Dźwięki wydawane przez samolot, no to tutaj już raczej... bez zarzutów. Same modele samolotów bardzo fajnie współpracują z myszką. To jest naprawdę świetne. Atakuj z dużej wysokości. A najpierw go znajdź. Haha! Pięknie, nagroda za ukończenie, 6000 kredytów i tak dalej, i tak dalej. Kontynuujemy. Ale co kontynuujemy? Następny trening. Powietrzna walka drużynowa, schemat sterowania mysz. Ja w ogóle chciałbym padem se pograć. Chociaż może być trudno. Jaka pustynia. Patrzcie, wąwozy, kaniony. Okej, gdzie mam lecieć? Twoim zadaniem jest zniszczenie wszystkich samolotów wroga. No to nic skomplikowanego. To jest listy drużyn. Na listach drużyn wyświetlane są nazwy graczy, wybrane typy samolotów i ich poziomy. No... Po lewej jest moja, po prawej są wrogowie, tak? Twoja prędkość jest wyświetlana na lewo od celownika. Utrzymaj optymalną prędkość, trzymając wskaźnik prędkości w jasno-zielonym polu prędkościomierza. Ok. Twoja wysokość. Wysokość jest wyświetlana po prawo celownika. Utrzymuj optymalną wysokość, trzymając wskaźnik w jasno-zielonym polu. Ok. Wróg! Aufgacht! Przybliżę sobie, bo ta kamera największe wrażenie robi. Ja! Tu siema! Zobacz, co ja tu robię. Uhuhu. Jak ja... Ła, zniszczono samolot, ale to nie ja pewnie. Jaka beka. Kurka wodna. Zabawa jest przednia, tylko muszę... Jednak oddalenie kamery jest kluczowe w tym momencie. Trzeba podlecieć trochę wyżej. O. Patrzcie, ten pomarańczowy celownik musi gonić. Zniszczono samolot sojusznika, ale to nie ja. Ło, strzelaj w niego, strzelaj, gdzie on jest. Jest. No. Super. Mój nie, mój jeszcze leci, stary, co ty gadasz? Weź go tam. Ach, kurde. Trzymaj się, skacz. Ach, tam. Dobra, jeszcze raz. Trudno jest. Znaczy, fajnie jest, tylko że trzeba się przyzwyczaić do nadganiania tego sterowania. Moja prędkość, wiem. Show me my opponent. Twoja wysokość, okej, wiem. Nie, tu barrel roller robi, zobacz pan. No. Dobra, bierzemy się za nim. Po prostu się bierzemy za nim. Ale go ładnie pociągnąłem. No. Ja, ale to ja. Świetnie. Dawaj. Z daleka ciężko jest. Proszę. No dobra. Ale jestem do przodu. Na pewno w porównaniu do tamtej rundy. Dobra, tutaj mamy dwóch. Zobacz pan. Ho, ho, ho. Kurde, jak mnie pociągnął po skrzydle. Ale lecę dalej. Trochę do góry nogami. No nie. Leć! Kurczę no. Tym razem ich pokonam. Choćby nie wiem co. Dobra, ja nie chcę już tych samouczków. Okienek wyskakujący. Tak, moja prędkość, wiem. Ja wszystko wiem. Okej, wysokość, ja sobie prędkość optymalną dam. Dobrze. Oj, lecą. Tak szybko? A to ten go zniszczył. Okej. Dawaj go, czorta, dawaj go. Dawaj go, dziada. Dobrze. Tak się kaszle. Tutaj mamy jakiegoś kozła ofiarnego i tu... O, sporo... Wow, ktoś do mnie strzela. Kurde, strzelają do mnie dziady. Skąd? Ty, będziesz stary miał problem. Nie, walczymy do końca. Walczymy do końca. Przeleciałem przez niego. A, wleciałem na niego. Spoko. Dobra, w pizdę. No, chodź tu. Teraz masz problem. Oj. Powoli, pieczu, powoli. Zniszczyli go. Uhu. Powrót do hangaru. Toż to było dziecinnie proste. Za trzecim razem dopiero wygrałem, ale wygrałem. Okej, co my tu mamy? Szkolenie, trening strzelecki ukończony, trening walki kołowej ukończony, walka drużynowa ukończona. Świetnie. I teraz co my tu mamy w moim hangarze? Przede wszystkim hangar, strona główna, warsztat. Aha, czyli miejsce, w którym to możemy załadować sprzęt eksploatacyjny. Taśma amunicyjna zwykła, przeciwpancerna, zapalająca, pepanc zapalająca, czyli 2 w 1. Ok, ja mam zwykłą. Dobrze, najpierw dowiedzmy się, jaka tu panuje waluta, ale fajnie. Kurczę, jakie zajebiste. Wiecie co, ja wam powiem, kiedyś jak byłem bardzo mały, to mój tata robił takie modele samolotów z czasów II wojny światowej, pierwszej, drugiej, Bóg wie której. Ja byłem jeszcze zbyt mały, żeby to rozumieć, ale jak patrzę na te modele, to od razu mi się przypominają tamte z mojego dzieciństwa, no i fajne wspomnienia. No ale wróćmy do realiów, jakie panują tutaj w hangarze. Złota 375 sztuk, wymień walutę, a na co? Wymiana waluty. Ach, czyli tu mogę kupować aktualne środki. Pozostałe środki. Za 10 sztuk złota. A, ja złoto wymieniam na walutę. Dobrze, a kupuje się za... kupuje się za to lub to. Ok. 120-oktanowa benzyna. No to sporo. Gaśnica ręczna. Pakiet opatrunków. Apteczka. Restarter pneumatyczny, naprawia uszkodzony silnik. Nice. Czyli tutaj mogę mieć 3 rzeczy w ekwipunku, zdaje się. Amunicja przeciwpancerna. Dobrze, kupmy przeciwpancerna 2 razy 50. A jak to się tutaj za stówkę serwisować tę maszynę? Za stówkę, tak. Dobrze. 2 na 2 to mam kupioną, ok. Dobrze, no na razie to zostawmy. Przyjrzyjmy się może na ulepszenia samolotu. Warsztat, ulepszenia. Punkty wytrzymałości 60, siła ognia 10, to bardzo mało, prędkość 236 km/h, zwrotność 373, charakterystyka wysokościowa, tak? Świetla wysokość lotu optymalną dla twojego samolotu. A po cichutko. Słyszycie? Tam walczą cały czas. To jest fajne. Siedzimy tu w garażu, a tam walczą cały czas. A co tu jest? Tu są jakieś bitwy? Boeing. Dobra, nie, na razie to proszę mi schować, bo ja chcę się zapoznać z warsztatem. Ulepszenia, co my tu mamy? Synchronizowany karabin maszynowy. Szybkostrzelność 450. Prędkość wylotowa 900. Uszkodzenia na sekundę 19. A ile to kosztuje? To jest zamontowane? Tak. Ok, cena badań 340, cena zakupu 7800. Kupmy to. Ok. Transakcja finansowa. A dlaczego mi pieniądze nie uciekły? Tu mamy konstrukcję, specyfikacja zamontowano. A co to jest? Punkty wytrzymałości i masa zmniejszona pewnie. Tutaj mamy wymaga badania, świetnie, specyfikacja, punkty wytrzymałości plus 15, masa plus 270. To dobrze, to niedobrze. Punkty wytrzymałości 15, prędkość, zwrotność. Ok. A to takie tanie trochę jest. Opracować za... A, to za doświadczenie się kupuje, ok. Moc plus 130, masa plus 60, plus 90. Dobrze, 95 punktów. Ok. I tutaj damy upgrade'a jeszcze tego. Dobrze, wyposażenie. Ulepszony celownik optyczny, wzmocnione poszycie, plus 10 do odporności. Ulepszony celownik, wzmocnione poszycie. Dobrze, 50 000 to kosztuje, no to trochę dużo, bo ja mam tylko 17 900. Trzeba powalczyć w takim razie. Wygląd. To jest zabawna sprawa. Zaraz zobaczymy, jak to będzie tutaj się przedstawiało. Mamy takiego rzęcha starego. Letnia. Zielony, niebieski, żółty, taki wojskowy zielony. To jest jaki? Czerwony? Nie, to jest... A, taki blaszak. Maskowanie plus 15. Alright. 20 sztuk złota. Zimowa, pustynna, zimowa. Ciach. 40, pustynna, ciach, morska, ciach, a zaraz, to są wszystkie standardowe, nos, nitrous oxide, pszczółka, to się tutaj montuje, ciach, to są kurczę te oznaczenia, których niestety ja już nie kojarzę, bo już jestem zbyt amator, ale prawdopodobnie one coś oznaczają. Sowa. Zaraz sobie jakoś umalujemy go. Śmiesznie. Ten jest taki agresywny dosyć. O co chodzi z tymi kurami, bo ja nie wiem. Na stałe za 15. To trzeba wybrać sobie jakiś fajny, agresywny. O, proszę bardzo. Ciach. Okej, dobra. Godła. Godełka pewnie są gdzieś tu. Ciach. Prawie jak flaga Polski, tylko gdyby nie ten czarny. Koniczynka i 13. Maczuga, no shit. Moszajsk. Riddle. Kapelusik jaki. Kurde, te malowania są epickie. Zresztą zobaczcie, jaka jest ich jakość. Jak prawdziwe. No ale to mi nie jest potrzebne do niczego. A co jak nie chcę tego? O tu. Dobra. Ciul tam. Wydam. Tak. Okej, dobrze, mamy już jako tako tutaj ogarnięte rodzaje map. To są tylko rzeczy, które można w ten sposób modyfikować, przynajmniej na chwilę obecną. Ulepszenia, jeszcze wróćmy do ulepszeń. Kurier, co tu jest? Bo... Czy tu się pnie po drzewach? Czy w ten sposób odblokowuje się? Patrzcie, bo ja mam ten samolot, prawda? O. I on jest ulepszony już na maksa. Dzięki niemu można prowadzić badania, które prowadzą do odblokowywania innych samolotów. Tylko że co to jest? Drugi ciężki myśliwiec. Uzbrojony samolot rozpoznawczy, skonstruowany podczas prac nad lekką maszyną transportową. Nie zbudowano prototypu. Samolot został kupiony i znajduje się w hangarze, to już wiem. Dwupłatowy, bla bla bla. Także tutaj chyba po kolei idą te wszystkie drzewa, tak. Jedno za drugim. Właściwie nie drzewa, tylko samoloty w drzewie. Dobra, tu chyba jest samouczek jakieś. Wykorzystanie doświadczenia. Nowy samolot badany jest w zamian za punkty doświadczenia zdobyte. O cholera, pad mi spadł. Na poprzednim samolocie. Moduły badane są w zamian za punkty doświadczenia zdobyte na aktualnym samolocie. Wolne doświadczenie. W trakcie badań brakujące punkty doświadczenia można zastąpić punktami wolnego doświadczenia. Typy samolotów. Myśliwce, ciężkie, samoloty szturmowe. Okej, dobra. Później się jeszcze tym przyjrzymy. Wydaje mi się, że na razie fajnie by było... A zaraz, bo tu sklep mi się jeszcze wczytuje. Wow. Sporo tego. Zobaczymy. W ogóle ja muszę zbadać swoje możliwości. Bo tu jeszcze są strony. Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, USA, ZSRR. Chciałbym polecieć gdzieś. Powalczyć trochę.